Co robią dwie żarówki na randce? Rozjaśniają sobie wieczór. Nie to kliknąłem. Eliminuje ostre cienie i równomiernie oświetla scenę. Oświetlenie jest równomierne, symetryczne, ponieważ jest z przodu, wszystko jest dobrze oświetlone. Dodaje jej to grozy i podkreśla bardziej męski charakter twarzy. Zanim zanurzymy się w świat o różnych pozycji światła, przyjrzyjmy się narzędziom, które pozwalają nam kształtować się w wyjątkowy sposób. Dyfuzor rozprasza falę świetlną, zmieniając tym samym jej właściwości. Sprawia, że światło staje się bardziej miękkie, eliminuje ostre cienie i równomiernie oświetla scenę, jednocześnie wygładzając skórę. W naturalnym świecie z miękkim światłem mamy do czynienia w trakcie zachmurzenia, ponieważ chmury działają jak softboxy, ale na wielką skalę. Natomiast bardziej ostre światło możemy spotkać w południe, kiedy niebo jest czyste. Taki rodzaj światła bardziej uwydatnia kontur twarzy i niedoskonałości skóry. Teraz przyjrzymy się różnym pozycjom światła, ich mocnym oraz słabym stronom i odpowiedzmy na pytanie, kiedy możemy użyć określonego rodzaju oświetlenia. Światło frontalne. Jego zaletą jest równomierne oświetlenie bez cieni. Możemy je kojarzyć najczęściej z reklam, a dokładniej mówiąc, reklam kosmetyków. Wszystko jest tam bardzo dobrze widoczne. Wadą takiego oświetlenia jest to, że obraz wydaje się być dość płaski, co w przypadku filmów z narracją nie wchodziłoby w grę, ponieważ brakowałoby w nich artystycznego wyrazu w danym ujęciu. Używam Midjourney, żeby wygenerowało nam przykłady, zobaczymy zaraz, co wyjdzie. Dwa obrazki z prawej mają oświetlenie frontalne, a dwa z lewej mają oświetlenie pod kątem, które omówimy później. AI w tych dwóch wypadkach dało światło tak, jak ono być powinno, czyli z przodu. I możemy to zauważyć na przykład nawet po takich szczegółach jak catchlighty, czyli takie małe źródła światła, które odbijają się w oku. W tym wypadku, ponieważ światło pada z przodu, musi być ono odbite centralnie na oku. To jest najbardziej typowy przykład, jaki można zobaczyć z tego typu reklam. Oświetlenie jest równomierne, symetryczne, ponieważ jest z przodu, wszystko jest dobrze oświetlone. W tym wypadku ta postać wygląda trochę jak lalka, ale to jest dość typowe, jeśli chodzi o reklamy kosmetyków, gdzie nakładają na siebie tyle warstw tego czegoś, że nic nie widać już. To zdjęcie jest dość ciekawe. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale to błyszczące coś nachodzi nawet, mam wrażenie, na jej oko. Więc kompletnie bez sensu. Światło pod kątem oznacza się głębią, trójwymiarowością i teksturą. Ma ono wiele odmian. Jedną z nich jest oświetlenie pod kątem 90 stopni, które najczęściej możemy spotkać w filmach akcji, w których zła postać jest oświetlona właśnie w taki sposób. Dodaje jej to grozy i podkreśla bardziej męski charakter twarzy. Zawsze warto jest się przyglądać, jak oświetlają aktorów w filmach. Ludzie na planie wiedzą, co robią i robią to po mistrzowsku. A tutaj mamy z kolei bardzo typowy przykład tego, jak w filmach są wilani oświetlani. Światło pada od przeciwnej strony, z której jest kamera. W tym wypadku widzimy ciemną stronę twarzy. Taki rodzaj oświetlenia dodaje nam więcej trójwymiarowości i tekstury, ponieważ w tym wypadku mamy tutaj ciemne, jasne, ciemne i jasne. Innym przykładem, jaki możesz kojarzyć z filmów, jest chociażby Mroczny Rycerz Nolana, w którym Joker był oświetlany właśnie w taki sposób. Zwróć uwagę, w jaki sposób filmowcy u Nolana na planie oświetlali sceny, kiedy Joker był na nich. Światło wtedy padało z jednej strony i jego twarz w większości była ciemna, co dodawało nam głębi, tajemniczości, sprawiało, że jego twarz wydawała się być bardziej znacząca, bardziej straszna momentami nawet. To jest efekt, jaki chcieli uzyskać. Zrobili to, jak mówiłem wcześniej, po mistrzowsku. Światło od dołu, czyli ikona kina grozy. Ja sam jako dziecko często stawałem przed lustrem z latarką, oświetlając sobie twarz z dołu i robiłem różne groźne miny, próbując chyba sam siebie przestraszyć. Dzieci robią dziwne rzeczy. Tego typu oświetlenia używa się, kiedy chcemy dodać dramatyczności w scenie i podkreślić straszny wygląd postaci. Możemy najczęściej się z tym spotkać na przykład oglądając horror. AI wygenerowało nam tego typu zdjęcia przykładowe. To moim zdaniem jest najlepsze spośród wszystkich. My widzimy tutaj typowe rzeczy związane z tym oświetleniem. A oto typowe oświetlenie, jakie można zobaczyć w horrorach. Jest straszne, jest ciemno, jest brzydko. Twarz wygląda bardzo dziwnie w taki sposób. No i właśnie o to chodzi. Osoba oglądająca czy fotografię, czy film z postacią, która jest oświetlona w taki sposób, na pewno skupi swoją uwagę, ponieważ jest to bardzo, bardzo niecodzienny rodzaj oświetlenia. Światło z góry to bardzo naturalny rodzaj oświetlenia, często wykorzystywany w filmach do oświetlenia
Włosów. Ja do oświetlenia włosów używam małej lampki, która jest nade mną. Powinno być widoczne teraz, jak zasłaniam i odsłaniam lampkę, jak światło pojawia się i znika z moich włosów. Najważniejsze jest to, żeby z tym oświetleniem nie przesadzić, czyli żebyś nie był w stanie popatrzeć na kadr i zobaczyć, aha, tam jest światło. O to nie chodzi. Na przykład w filmie Lęk pierwotny z Richardem Gerem można łatwo zauważyć w scenie przy barze, że jest to dodane oświetlenie, które nie jest niczym motywowane. Film jest genialny, ale w starych filmach mam wrażenie, że trochę mniej uwagi poświęcali na artystyczne aspekty gry światłem. Musimy uważać, kiedy staramy się używać tego oświetlenia jako głównego źródła światła, aby nie zacząć wyglądać jak szop, kiedy cienie pojawią się pod naszymi oczami. Odmianą tego oświetlenia jest przesunięcie źródła światła odrobinę do przodu względem twarzy. Otrzymamy wtedy delikatny cień pod nosem i na kościach policzkowych. Jest to rodzaj oświetlenia wykorzystywany przez studio Paramount i świetnie nadaje się do oświetlenia twarzy kobiecych, ponieważ dodaje jej wtedy delikatności i wysmukla twarz. Kiedy umieścimy źródło światła z przodu i pod kątem około 45 stopni, otrzymamy oświetlenie Rembrandta, czyli najbardziej popularny rodzaj oświetlenia, którego nazwa zaczerpnęła się do imienia malarza. Malował on portrety w taki sposób, że na fragmencie twarzy, który jest dalej od źródła światła, można znaleźć trójkąt światła padający na kość policzkową. Przyjrzyj się filmom i serialom. Zauważysz, że praktycznie wszystkie postacie są tak oświetlane. Nawet sam siebie oświetlam teraz w taki sposób. Innym wartym uwagi rodzajem oświetlenia jest oświetlenie konturów. Różni się tym od oświetlenia włosów, że źródło światła nie jest nad, ale za postacią, dzięki czemu może się lepiej odciąć od ciemnego tła. Jest to pewnego rodzaju detal, który zawsze jest w filmach, ale mało kto zwraca na niego uwagę. Trzymam kciuki, że ten film trochę tobie pomógł. Lubię sobie myśleć, że fotografia w pewnym sensie to współczesne malowanie światłem. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, jeśli film się tobie spodobał, oraz subskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi poradami dotyczącymi fotografii i filmowania. Do zobaczenia!